Podsumowanie wydarzeń minionego tygodnia w życiu Grupy Orlen właśnie teraz. Zapraszam na najnowsze wydanie naszego programu informacyjnego. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry, oto najważniejsze tematy dzisiejszego studia Grupy Orlen. Orlen nagrodzony za działania na rzecz Płocka. Motoryzacyjne show w Krakowie. Zakład PTA otwarty dla zwiedzających. Orlen dla Płocka, nazwę tego programu znają Państwo doskonale i dziś zaczynamy od dobrej informacji właśnie za działania na rzecz lokalnej społeczności. Firma otrzymała wyróżnienie, o czym świadczy 38. edycja raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Odpowiedzialny partner czy dobry sąsiad to określenia, które wiele razy padały pod adresem Orlenu w kontekście działań skierowanych do lokalnej społeczności w Płocku. Duża część z nich organizowana jest w ramach projektu Orlen dla Płocka, adresowanego do mieszkańców w różnym wieku. Orlen obecny jest w życiu płocczan w wielu obszarach społecznych. Kładziemy nacisk na zdrowie i profilaktykę, więc przekazujemy środki na sprzęt do płockiego szpitala. Dużo uwagi poświęcamy najmłodszym, jest to także jeden z celów działalności korporacyjnej Fundacji Orlen Dar Serca. Dlatego w Płocku jest wiele nowoczesnych placów zabaw, które ufundował Orlen. Koncern jest też fundatorem stypendiów dla uczniów z Płocka i powiatu, a także wspiera ich w innych formach. By plecaki nie były przeciążone, ufundowaliśmy tablety, które służą uczniom zamiast kilkudziesięciu ciężkich książek. Wystarczy też wspomnieć chociażby ostatni okres wakacyjny, gdy 500 małych płocczan brało udział w bezpłatnych, bo ufundowanych przez Orlen, półkoloniach tematycznych. Koncern ufundował też bezpłatne lekcje pływania dla płocczan, a do tego udział w wewnętrznej do tej pory imprezie, otwarte drzwi zakładu w Płocku, został zaoferowany mieszkańcom. Chętnie organizujemy też imprezy w centrum miasta. W maju Płocki Amfiteatr gościł ponad 3,5 tysiąca mam. Z okazji ich dorocznego święta przygotowaliśmy wiele atrakcji nie tylko na scenie. Z kolei w okresie bożonarodzeniowym Orlen zafundował ogrody światła. Przez kilka tygodni można było odwiedzać bajeczną iluminację w świątecznym, zimowym klimacie. Orlen jest też głównym sponsorem dwóch drużyn, piłkarzy nożnych i ręcznych Płockiej Wisły. Wspiera fundusz grantowy dla Płocka. Dba też o liczne programy popierające różne rodzaje aktywności i wiele sfer życia mieszkańców miasta. Werwa Street Racing to motoryzacyjne show, które 2 lata temu rozpoczęło wędrówkę po kraju z bogatą ofertą atrakcji dla całych rodzin. Przed rokiem impreza odbyła się w Płocku, a teraz amatorów 4 kółek Orlen zaprasza do Krakowa. W roku obchodów stulecia odzyskania niepodległości impreza odbędzie się pod hasłem 100 lat motoryzacji. Tegoroczna edycja jest 9. w historii Werwa Street Racing. W Tauron Arenie fani pojazdów mechanicznych będą mieli okazję zobaczyć wiele przykładów osiągnięć motoryzacyjnych ostatnich dekad, nie tylko z polskiego podwórka. Najciekawsze jest to, że wracamy na ulicę. Od 4 edycji Werwa odbywała się na stadionach. Teraz w Krakowie będzie odbywała się na ulicy. Kuba Przygoński, który jest głównym ambasadorem naszego projektu, naszej werwy, przygotował bardzo dużo atrakcji. W tej strefie będzie można zobaczyć tak jakby 3 rodzaje atrakcji. Atrakcje związane z motoryzacją i wyścigami, strefa wystawiennicza oraz piknik rodzinny, który będzie odbywał się od godziny 13 aż do zmroku. Fanów muzyki zapraszamy wieczorem na koncert. Werwa Street Racing to największe wydarzenie motoryzacyjne w Polsce. Obok siebie staną zarówno klasyki, jak i auta luksusowe oraz super szybkie maszyny rajdowe i wyścigowe. W strefie Pit Party będzie można podziwiać zmagania zawodowych kierowców i kaskaderów. Na odwiedzających będzie też czekało aż 14 bloków tematycznych. Całość uzupełnią atrakcje rodzinne, czekające na najmłodszych, symulatory jazdy i bezpieczeństwa oraz koncerty gwiazd. Tegoroczna edycja Werwa Street Racing 100 lat motoryzacji odbędzie się w sobotę 8 września w Krakowie. Zapraszamy do Tauron Areny i okolic już od 13. Hasło drzwi otwarte do zakładu firmy zawsze budzi dreszczyk emocji wśród rodzin pracowników, a powód jest oczywisty – zobaczyć to, co niedostępne, tajemnicze, budzące ciekawość i wyobraźnię. Tym razem z szansy zobaczenia, co dzieje się w świecie, gdzie mama i tata przebywają po kilka godzin dziennie, małe dzieci pracowników orlenowskiego PTA we Włocławku.
Na zaproszenie pracodawcy do zwiedzenia części zakładu PTA natychmiast odpowiedziało wielu pracowników, choć od razu trzeba też powiedzieć, że nie wszyscy będą mogli wziąć udział w tym przedsięwzięciu w tym roku. Zakład PTA funkcjonuje już od 7 lat. Od paru lat chodziło mi po głowie, żeby stworzyć ten dzień otwarty i w zeszłym roku w rozmowach z pracownikami okazało się, że jest zapotrzebowanie na to. Ograniczona liczba pracowników wynika ze względu bezpieczeństwa i warunków, które tutaj mamy na zakładzie PTA. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej prelekcji na temat firmy i samego zakładu, a spacer po części produkcyjnej poprzedził możliwość bliskiego kontaktu z Orlen Ochroną i zakładową strażą pożarną pobliskiego Anwilu. Niezmiennie wozy bojowe i sprzęt gaśniczy wciąż budzą największy zachwyt najmłodszych uczestników drzwi otwartych w zakładzie PTA. Każdy pracownik miał możliwość pokazania rodzinie, gdzie pracuje. Ponieważ największą frajdę i uciechę z takiej wizyty mają dzieci, specjalnie dla nich zostały zorganizowane zajęcia rysunkowe. Na świeżo można było uwiecznić swoje wspomnienia z trwającej jeszcze wizyty w zakładzie PTA. Przyszedłem dzisiaj z żoną, z córką i z synem. Dzieci już od dawna pytały o moją pracę, tak, o możliwość przyjścia do zakładu, ale ze względu tutaj na specyfikę zakładu, no jest to niemożliwe tak na co dzień. No i bardzo fajnie, że w dzisiejszym dniu jest taka możliwość. Także dzieci pytały o wszystko, tak, o moją pracę, gdzie o moje stanowisko pracy, o poszczególne tutaj powiedzmy instalacje, tak, rurociągi, co to jest, do czego to służy. Kolejna grupa pracowników pokaże swoje miejsce pracy w najbliższą sobotę, 1 września. Następna okazja do odwiedzin nastąpi w przyszłym roku. Śledzimy przygotowania piłkarzy ręcznych Orlen Wisły Płock do nowego sezonu, a te już na finiszu. Najważniejsze sprawdziany za nimi, pierwszy ligowy gwizdek 2 września. Szczypiorniści mają ze sobą dwa turnieje. W pierwszym Szczypiornokap w Kaliszu przy okazji meczów turniejowych płocczanie mieli okazję zagrać pokazowe spotkanie z węgierskim zespołem Pik Szeged. Wicemistrzowie Polski byli górą, wygrali 29-27. Poza tym w kaliskim turnieju zajęli 3. miejsce. Rywalizowali z Zagłębiem Lubin, Wiwe Kielce i Górnikiem Zabrze. Kolejny sprawdzian podopiecznik Xaviera Sabate zaliczyli w Puławach. Po spotkaniach z Gwardią Opole i gospodarzami Azotami Wiślacy wygrali turniej. I'm really satisfied first of all because of the victory. We play against one good team in one difficult court, one team with new coach, but they play good handball, they have good players. I know that will be very difficult during the season, but the other way I'm happy. Especially because of our performance. We can play better, we can play not as much good, but this team is fighting always and I'm very proud because of this and because of all the players. Inauguracja sezonu już 2 września. Będzie to mecz z MKS Kalisz. W ostatni dzień sierpnia prezentacja drużyny w Orlen Arenie i trzecia odsłona meczu przyjaciół, czyli spotkanie na parkiecie dwóch piłkarskich pokoleń. Tyle w tym wydaniu Studia Grupy Orlen. Kolejny program informacyjny oczywiście za tydzień. Zapraszam serdecznie, polecam. Do zobaczenia.